Jesteśmy ze Szczecina i przyjechaliśmy tutaj, żeby pogłębić naszą wiarę i być bliżej Pana Jezusa. Mam nadzieję, że będziemy dobrze bawić. Przyjechałem na Dni Młodych, żeby się modlić za tatę, który jest chory, a w dodatku też za młodzież, która przyjeżdża z tak dalekich miejscowości, potrafi się ładnie modlić, takie dni skupienia i warsztaty też tematyczne. Jesteśmy z Dobrzan, ja tu akurat jestem pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No, Dni Młodych otwierają właśnie się na człowieka, na otwartość też Pana Boga, no nie w kościele przez modlitwy, przez pieśni. Hej, jestem Kinga. Marlena. Natalia. Przyjechałyśmy z Gryfic na ADM-y, Archidiecezjalne Dni Młodych. Zamierzamy poznać tu dużo nowych osób i wzmocnić swoją więź z Bogiem. Witam. My przyjechaliśmy z Maszewa. Całą grupą jesteśmy tutaj już drugi raz, ponieważ rok temu też przyjechaliśmy. Podoba nam się tutaj ta cała atmosfera. Chcieliśmy się tu ze sobą znowu zobaczyć, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są naprawdę cudowni. Zbliżamy się tutaj w tym miejscu z Chrystusem i możemy poznawać właśnie innych, co jest naprawdę bardzo fajne. Ciągle coś nowego chce. Pan Bóg ma ciągle nadzieję. Pan Bóg jest niepoprawnym optymistą. Ciągle czeka i ciągle coś tworzy. Na ziemi czyni to poprzez ludzi, ale mocą swojego ducha. To była ta niezwykła intuicja, a jednocześnie mądrość świętego Jana Pawła II, że w kalendarium Kościoła Świętego wpisał zarówno Światowe Dni Młodzieży, odbywane co kilka lat w różnych miejscach globu, aby się młodzi zebrali, spojrzeli sobie w oczy, by sobie uświadomili, że są wszyscy dziećmi jednego Boga i że wszyscy są niepoprawnymi optymistami i że tak naprawdę w mocy Bożego Ducha mogą bardzo wiele uczynić w świecie i dla świata. I również święty Jan Paweł II wpisał w coroczny kalendarz duszpasterski Dni Młodzieży w Kościele Powszechnym, obchodzone w poszczególnych diecezjach albo w Palmową Niedzielę, albo w innym odpowiednim dniu, w sposób, w formie i w miejscu, jaki Kościół lokalny, Kościół diecezjalny uważa za najlepszy. Bądźcie pozdrowieni dzisiaj w tym dziele, które jest nieustannym tchnieniem pontyfikatu świętego Jana Pawła II. You are my treasure.
życiu zależało, czasem nawet niezmiernie bardzo. Zacznę od czegoś, co do dzisiaj na mnie domowa. Nie wiem, kto z was takie słowo na tej kartce by napisał. Wolność. Piękna wartość, moi drodzy. Wolność ma kilka definicji. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy wolni i to się na kilku poziomach może realizować. My, ludzie, mamy dwa piękne narzędzia, dzięki którym łatwiej nam jest funkcjonować w świecie. To jest, moi drodzy, rozum i umowa. Dzięki tym dwóm narzędziom człowiek potrafi przewidywać konsekwencje swoich własnych wyborów. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy my się za coś w życiu zabieramy, dokonujemy jakiegokolwiek wyboru w naszym życiu, to my od razu wiemy, jak to przyniesie konsekwencje. Kiedy rano się budzisz, wychodzisz z domu do szkoły i nie umyjesz zębów, to ja zakładam, że ty bardzo dobrze zdajesz sobie sprawę z tego, że przez cały dzień nikt nie będzie obok ciebie siedział, nikt nie chciał z tobą rozmawiać. I ty wiesz dlaczego. I za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżamy, mamy wrażenie, że spotykamy tu bliskich sobie ludzi. Ludzi, którzy szukają w życiu szczęścia, potrafią się cieszyć bez jakiegokolwiek zewnętrznego wspomagania. Są entuzjastycznie nastawieni do siebie, do świata, który ich otacza, ale też mają świadomość tego, że Pan Bóg w ich życiu nie jest od tego, by im w czymkolwiek przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, chciałbym im pomagać pięknie przeżywać swoją młodość. To nas łączy, choć mieszkamy kilkaset kilometrów stąd, bardzo lubimy tu wracać. Więc jeśli jeszcze zastanawiacie się, czy warto tu przyjechać, nasze zdanie jest bardzo proste. Tak, zapraszamy serdecznie i pozdrawiamy. Full Power Spirit. Jesteśmy w pracowni ceramiki unikatowej Barniackiego Ośrodka Kultury. Dzisiaj w naszej pracowni odbywają się warsztaty malowania na szkle i filcowania na sucho. Thank you.
drugi, chociaż na pewno nie po raz ostatni. Chciałabym się podzielić moim przeżyciem. To była wczorajsza msza święta i wstąpienie Ducha Świętego. To było coś niesamowitego. Ja oczywiście zaczęłam płakać i jakoś nie umiem tego uzasadnić, ale to było coś naprawdę świetnego. Wczoraj bardzo podobały mi się warsztaty. Byłam na zabawie integracyjne, gdzie z koleżanką fajnie się bawiłyśmy. Tańczyłyśmy właśnie taniec belgijski i różne inne tańce. Poznałyśmy bardzo dużo różnych ciekawych osób, tak? Było fajnie. Jesteśmy już na archidiecezjalnych dniach młodych już drugi raz. Jest świetna zabawa, przemili ludzie, wspaniała atmosfera. Jesteśmy bardzo wdzięczni za gościnność, ja przybyłem tutaj ze Szczecina. Jestem bardzo wdzięczny organizatorom właśnie za tę możliwość uczestniczenia zarówno w warsztatach, w modlitwie do Ducha Świętego. Najbardziej nam się podobała wieczorna msza, a Patrycja, tobie co się podobało? Moim zdaniem warsztaty były chyba najlepsze. Nauczyliśmy się robić różańce, zwykłego sznurka i koralików, więc bardzo fajne przeżycie.
przygotowaliśmy dwa rodzaje warsztatów. Jest to grawerowanie na szkle i wyroby ozdób ze skóry. W tym roku wybrałyśmy warsztat ozdoby ze skóry. Robimy różne naszyjniki, bransoletki dla siebie, w prezencie dla koleżanek, mam, babć. Warsztaty taneczne breakdance, a dokładnie b-boying prowadzimy już trzeci raz, trzeci rok pod rząd w sumie i za każdym razem uważam, że atmosfera jest świetna, nowi ludzie, poznajemy się, integracja przede wszystkim, dobra zabawa, mnóstwo ruchu, ćwiczymy tak naprawdę każdą partię ciała, każdą część, dlatego ten b-boying, inaczej breakdance jest tak świetną formą aktywności, bo aktywujemy całe ciało. Więc już drugi raz jestem na warsztatach szydełkowania i zamierzam przyjechać za rok, ponieważ szydełkowanie jest naprawdę super i nie jest takie ciężkie, jak się wydaje. Dobry, mam na imię Leonard Goślewicz. Przeprowadziłem warsztaty taneczne z salsy. Są to tańce latynoamerykańskie. Przed chwilą właśnie skończyliśmy zajęcia. Rzeczywiście muszę przyznać, grupa interesująca, ciekawa i przede wszystkim bardzo muzykalna. Niektóre osoby już wcześniej śpiewały, więc ułatwione zadanie moje. Przy okazji nauczył się kilka piosenek, niektóre nawet trudne. I muszę przyznać, byłem lekko zaskoczony poziomem tej grupy. Rzeczywiście grupa muzykalna, jeszcze raz podkreślam, bardzo przyjemnie się pracowało z tą grupą. Młody człowiek sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje wokół niego. Jest zafascynowany tym światem, który jest taki powierzchowny. Oglądałem dwa tygodnie temu program o kibicach Rock'n'Rollu, o kibolach. Połowa z nich to są ile, że nam to wychodzi. I finał tego był taki, że pani
które widzę, powinien mówić, no bo młody człowiek w tej śląskiej biedzie nie ma innego wyboru, nie ma innej alternatywy. Dla niego wzorcem jest facet, który poszedł do rady. Ale ja się zapytam, a dlaczego się nie mówi o tym, że zamyka się kopalnie, wydaje się, nie wiem, roboty i szanse na życie. To trudno. To bardzo trudno przyznać się do tego. I co dalej, jak się zapyta, pani co? Nie wiem. 8 maja skończę 53 lata. Mój czas odchodzi, mówię młody. Jaki ten świat będzie? Zależy od waszej postawy, od waszej wiary. Wiara czy nic nie. Co tu robi pan Sławek Pyr, który was pozdrawia? No, z programem takim profilaktycznym przyjechał. Zrobiliśmy wczoraj sobie taki warsztat, panel w zasadzie dyskusyjny z młodzieżą w ośrodku, w OPS-ie. I dzięki władzom miasta Barlinka, bo to władze zasponsorowały mój przyjazd. Jestem tutaj dzisiaj też w kościele. W kościele przeprowadziłem część programu, który nazywał się Dekalog najlepszym kompasem, gdzie powiedzieliśmy sobie o tym, co nas boli, ale także o tym, co jest radością naszego życia i o tym, czym możemy się kierować i motywować się do lepszej pracy. I o walkę o serca młodych ludzi, bo dzisiaj młodzi ludzie bardzo często są pozostawieni sami sobie, zagubieni i to smutne. Ale jaki będzie ten kraj, jaki będzie ten świat, to właśnie zależy od młodych ludzi. O tym, co złe zapomnieć, myśleć w ludziach dobro, zachować się godnie, być sobą cię zdarzy. Ty stałeś się na mnie, po prostu żyć fajnie i odpowiedzialnie. Nie zawsze mam rację, nieraz trudne sytuacje mojego powodu chwalam się za ogół, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Wszyscy tworzymy niejedną rzeczywistość, ale ja wierzę, że będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ufam tobie, że będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Wciąż mam nadzieję, że będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. I zdania nie zmienię, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze i zdania nie zmienię, że będzie dobrze, będzie dobrze. To jest miłość, my ciągle się jej uczymy, to jest miłość. Z nią zawsze zwyciężymy, bo ta miłość jest szczera i prawdziwa. I co by się nie działo? To jest miłość, my ciągle się jej uczymy, to jest miłość. Ja zawsze zwyciężymy, bo ta miłość jest szczera i prawdziwa. I co by się działo? Dziękujemy serdecznie. Powiedzmy się super Balinek. Pozdrawiam was serdecznie. Mam bardzo zarty głos, ale dziękujemy z całego serca. W imieniu swoim i całego zespołu Sam Gości. Dziękujemy. Pozdrawiamy ADM. Z Panem Bogiem. Hej, cześć. Woo. Fortune lies beyond the stars. Those dazzling hearts too fast to climb. Ja jestem opiekunem mojej młodzieży. Przyjechaliśmy z Lipian 19-osobową grupą. Młodzież pięknie się tutaj sprawuje. Modli się, spotyka z innymi, robią dużo wspaniałych rzeczy, ciekawych. Widzę, że są zadowoleni, uduchowieni. No i z nową siłą wracamy do naszego środowiska, żeby tam coś zmienić. Jestem na ATM-ach już trzeci raz, jest bardzo fajnie, co roku jest coraz lepiej, jest bardzo fajna atmosfera, fajne koncerty, msze święte też są fajne, ogółem spotkania w kościele, bardzo ciekawe, można siedzieć i słuchać.
Przed nami msza kończąca archidiecezjalne Dni Młodych Barlinek 2015. Mówię to z wielkim żalem, bo przez ostatnie 48 godzin działo się bardzo wiele w Barlinku, bardzo wiele radośnie. Ale jednocześnie mówię to z wielką radością, bo za chwileczkę ogłoszę i zaproszę za księdzem arcybiskupem wszystkich młodych ludzi do Barlinka w przyszłym roku. Kto wypełnia przykazania Chrystusa, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Przykazania określają formę naszego zachowania wobec Boga i bliźniego. Pierwsze z nich określają, jak mamy postępować wobec Boga. Nie mieć innych bożków, imię Boże wymawiać szacunkiem, a Dzień Święty święcić poprzez modlitwę, udział w Eucharystii. Kolejne zaś wskazują na naszą relację do drugiego człowieka. Dopiero podjęcie przez nas tych zasad pozwoli nam trwać w jedności z Chrystusem i nada naszemu życiu sens. Amen. Amen. I'm alive, I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the world and never ends. Drodzy młodzi, moi przyjaciele, dziękuję za obecność. Dziękuję za tę obecność, za tę wspólnotę modlitwy. I tak jak mówiłem w homilii, trwajcie przy Panu Jezusie. On jest najlepszym przyjacielem i On jest prawdą i On jest drogą i On doprowadzi Was do pełni życia, które jest tylko w Jezusie Chrystusie, Bogu. Tego starajcie się zawsze w życiu przestrzegać. Dni Młodych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej to radość, to miłość, to pokój, to wielkie spotkanie młodych, to czas świętowania, relaksu, odpoczynku, ale także wielkiego zjednoczenia z Chrystusem w duchu wiary i we wspólnocie. Młodzi, szukacie przyjaciół, szukacie wspólnoty, czasem czujecie się samotni, przyjedźcie z katechetami, z kapłanami, z siostrami zakonnymi na nasze archidiecezjalne Dni Młodych w Barlinku. Czekamy na Was, zapraszamy Was. To będzie świetne wydarzenie, błogosławiony czas. Wyjedziecie przemienieni, wyjedziecie z radością i pokojem w sercu. Tego doświadczenia nie da się zapomnieć i tutaj jest ono dla Was przygotowane. Bądźcie razem z nami, niech Was nie zabraknie. W 2016 roku po raz trzeci, kolejny raz w Barlinku. Barlinek na Was czeka, my na Was czekamy, Chrystus na Was czeka. Bądźmy razem, twórzmy tą wspólnotę młodych. Każdy z Was jest bardzo ważny i potrzebny. Niech nie zabraknie Ciebie. Do zobaczenia.